Jak jest dzień dobry po chińsku? Nic nie powiem wam. Nie przykładałem się do tego. Nic nawet nie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, dla mnie to było tak ciężkie, że nie. Że nie. Witamy na ziemiach ojczystych. Jak było po powrocie? Jesteście, wróciliście już z Chin parę dni temu. Jakieś takie parę dni pewnie na aklimatyzację, na dojście do siebie po zmianie miejsc było. Jak było i których wrażeń jest więcej? Tych czysto sportowych czy kulturalnych? Ja myślę, że na pewno sportowych dużo wrażeń jest, ale tych takich kulturowych również, bo na pewno spotkaliśmy się z inną kulturą, na pewno z innymi ludźmi. Dla nas oni byli bardziej normalni chyba niż my troszeczkę dla nich, bo po ich reakcjach było widać, że Europejczyków w tym akurat regionie Chin bardzo mało przebywa, co było szczególnie się utkwiło nam w pamięci, gdy poszliśmy do miasta i tam naprawdę ludzie byli zaskoczeni naszym widokiem i to na pewno było dość zabawne dla nas, a dla nich również, bo robili sobie zdjęcia i też w jakiś sposób się uśmiechali, ale to wszystko było w takiej bardzo przyjaznej atmosferze. Co do samego turnieju, to na pewno same plusy, bo zagraliśmy z drużynami chińskimi, z reprezentacją Chin, z reprezentacją Arabii, Emiratów Arabskich, tak więc same plusy. Na pewno ciężka była podróż w jedną i drugą stronę, bo potrwało to bardzo długo i to na pewno chyba najbardziej gdzieś utkwiło w tym zmęczeniu, jakie powodowało to podróż tam i powrót z powrotem. To w sumie było 30 parę godzin, tak? Tak, 38 z powrotem było. Tak więc 38 godzina już była naprawdę ciężka, ale wróciliśmy w poniedziałek nad ranem. Poniedziałek był wolny, wtorek był wolny, w środę spotkaliśmy się dopiero po południu. I ja myślę, że powoli będziemy się przyzwyczajać do tego, co tutaj jest. Musimy to zrobić dość szybko, bo w poniedziałek pierwszy mecz. No, czyli już do treningu wróciliście. Tak, wczoraj były pierwsze zajęcia, były wczoraj o godzinie 17, dzisiaj mamy drugi trening. A sam Weifang Cup, tak? Mhm. Tak to się nazywało, brązowy medal. To dość dużo chyba, no bardzo duże. Fakt, że w tej drużynie jest dość dużo reprezentantów, ale mimo wszystko spotkać się, mieć okazję zagrać z takimi drużynami, z takich krajów, jeszcze ponoć przy tak ogromnej publiczności, bo... No to może olbrzymia publiczność nie była, ale na pewno było sporo ludzi. Co do samego turnieju, to na pewno jechaliśmy z taką nieświadomością, co możemy tam spotkać. To, że mamy dużo reprezentantów, to jest fakt, ale naprzeciwko nas stanęły też reprezentacje krajowe, bo czy Chiny, czy drużyna Emiratów Arabskich, to były reprezentacje krajowe. Drużyny Shandongu czy Tianjin to były znowu szkoły chińskie piłki nożnej, coś na wzór SMS-ów. Tak więc, a oni mają z czego wybierać, bo Weifang, jak się nie mylę i dobrze pamiętam, to jest miasto, które liczy 8 milionów ludzi, a w ogóle ta prowincja to gdzieś chyba około 80, tak więc jest z czego wybierać. I te zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom sportowy, przede wszystkim też zróżnicowany. Inna piłka była w wykonaniu Emiratów, inna piłka w wykonaniu Chińczyków. Mi najbardziej przypadła do gustu gra Emiratów Arabskich. Czyli dla samego trenera było coś do podpatrzenia, żeby wprowadzić na boiska młodej ekstraklasy już w tym sezonie? Ja myślę, na pewno było dużo do podpatrzenia i jakieś wyciągnięcia wniosków, jak to wygląda w innych krajach, takimi, którymi się nie spotykamy dość często, bo z Niemcami, z Czechami, jesteśmy się w stanie częściej spotkać niż na pewno z drużynami z Azji czy Emiratów. A same mecze, temperatura ponoć nie tyle dawała się we znaki, co same warunki pogodowe, wilgotność powietrza. Jak najbardziej, zwłaszcza. Bo z tym się spotkaliśmy pierwszy raz. Naprawdę słońce może nie było olbrzymie, tak jak tutaj nieraz w Polsce widzimy, że upał jest widoczny. Mhm. Tam było niebo dość zachmurzone, gdzieś słońce się przebijało zza chmur, ale temperatura była bliska 35-34 stopni, ale najbardziej doskwierała ta wilgotność, bo tam naprawdę wystarczyło wyjść z pokoju, gdzie była klimatyzacja na minutę, dwie i człowiek był mokry. Dosłownie był mokry człowiek, za chwilę się kleił, a chłopcy dodatkowo mieli w tych warunkach grać. I jak sobie z tym poradziliście właśnie? Ja myślę, że można być zadowolonym, bo w tych warunkach ciężko wytrzymać, a mimo wszystko do ostatniego meczu potrafiliśmy się zebrać i grać na takim poziomie przyzwoitym, co dało nam w konsekwencji trzecie miejsce. Chociaż ja mówię, no nie aż to było tak bardzo ważne, zajęcie jakiegoś miejsca, ale pokazanie się z dobrej strony i z tego, co uzyskaliśmy informacje od
organizatorów, że i pod względem sportowym i organizacyjnym wypadliśmy bardzo, bardzo fajnie i tutaj nie mają zastrzeżeń, a wręcz są zadowoleni. Ile drużyn europejskich w ogóle brało udział? Europejskich tylko my. Tylko wy. Tylko my. Była drużyna z Australii i potem były zespoły chińskie, był zespół z Korei, z Australii i z Emiratów Arabskich. A czy to prawda, że sędziowie, no niestety, ale trochę jednak sędziowali pod te swoje rodzime drużyny i tak naprawdę sportowo zasłużyli się na dużo więcej niż ten brązowy medal? Ale... Patrząc ze strony czysto sportowej, ja już powiedziałem, że przy dobrym układzie można było grać w finale, ale zagraliśmy mecz w półfinał z reprezentacją Chin i na pewno były dwa karne, w tym można się sprzeczać, czy był jeden, ale ja myślę, jakbyśmy zagrali więcej czasu swoją piłkę, swoją grę, nie tylko 30 minut, a więcej, to byliśmy w stanie ten mecz spokojnie z Chińczykami na pewno doprowadzić do remisu, w rzutach karnych by się wszystko rozstrzygnęło. No, ale mówię, ja tam bardziej patrzę na to, co my prezentujemy i tutaj z tego trzeba wyciągnąć wnioski, bo sędziowanie zawsze będzie raz takie i trzeba się do tego też przyzwyczaić. Grać swoje. Grać swoje przede wszystkim. No to gratulujemy bardzo mocno tego brązowego medalu. A dziękujemy bardzo, mówię. W tych warunkach, co się spotkaliśmy, ja też po raz pierwszy, to jestem pełen podziwu, że wytrzymaliśmy, co to jest dobry prognostyk na przyszłość. Na pewno chłopcy są w tej chwili może trochę zmęczeni, ale już wczoraj rozmawialiśmy, że to musi być za nami. Idą kolejne wyzwania, a to wszystko jest po to robione. Naprawdę tu można podziękować, że takie turnieje w tym okresie mieliśmy. Bo Pilsno, Chiny, czyli graliśmy cały czas międzynarodowe mecze i to będzie procentowało dla tych chłopców na przyszłość. Czyli co, jeszcze w tym sezonie kolejny medal? Może znowu złoty. Odnośnie młodej ekstraklasy? Nie wiem, naprawdę. Rozmawialiśmy wczoraj i będziemy dalej o tym rozmawiać. Najważniejsze jest każde spotkanie i to, co zawsze chłopcom powtarzam. Wszystko to po to jest robione. Ten, czy wynik, czy wygranie meczu, czy wygranie ligi. To jest po to robione, żeby oni zaistnieli naprawdę w tej piłce seniorskiej. Ja czego im bardzo życzę, a przede wszystkim, żebyśmy tutaj na tym pięknym stadionie mogli obserwować chociaż jednego, dwóch, a może i więcej tych naszych wychowanków. Bo to dla nas, dla wszystkich trenerów w klubie będzie no, niesamowita radość.